Nasze życie opiera się na słowach i na języku. I w tym języku jest takie słowo jak niemożliwe. Więc spróbuję wam powiedzieć o tym, jak w moim przypadku niemożliwe stało się możliwe i jak udało mi się zrealizować marzenia, idee, które wydały się niemożliwe do zrealizowania. Kiedy miałem 15 lat, popłynąłem sam statkiem bez rodziców do Afryki. I to było niezwykłe doświadczenie dla 15-latka. Znaleźć się na statku, znaleźć się w Afryce, znaleźć się też w takim bardzo ciężkim, trudnym sztormie, w którym zginęło też wielu żeglarzy. I to była też taka nauka pokory wobec natury, wobec sił większych niż człowiek. A po drodze był w Polsce jeszcze stan wojenny i zdjęcia z nielegalnej kamery Solidarności. Na aktywny udział Marka Kamińskiego w etosie Solidarności istnieje osobliwy dowód. Oto zdjęcia pochodzące z Gdańska z maja 1988 roku. Na fali tych wydarzeń, nieco ponad pół roku później, miał Polaków pogodzić okrągły stół. Dzisiejszego słynnego podróżnika, wielokrotnego zdobywcę obu biegunów ziemi, łatwo poznać na tym filmie po wysokim wzroście. Pierwszy kamień i nań! Odkrycie istnienia tego ujęcia było dla Marka Kamińskiego powodem podwójnego zaskoczenia. Za kamerą stał wtedy Wojciech Ostrowski, późniejszy towarzysz jego podbiegunowych wypraw, współautor większości zdjęć, filmów i reportaży ze wspólnych dokonań. W 1988 roku nie znali się. Dziś postanowili wspólnie uczcić 25. rocznicę powstania Solidarności. Postanowili zrobić to na swój podróżniczy sposób. Wolność ma swoją cenę, także cieszę się, że udało mi się rzucić taki mały kamyczek po to, żeby w jakiś taki symboliczny sposób przyczynić się do obalenia tego nieludzkiego ustroju, którym Polakom było dane żyć przez kilkadziesiąt lat. I wolność tak, wolność ma swoją cenę i tą ceną też są wartości, w obronie których warto stanąć nawet w taki sposób. A w 1990 roku zaczęła się moja przygoda, moja podróż przez lodowe pustkowia i tam na Spitsbergenie spotkałem mojego pierwszego polarnego nauczyciela Adama Kieresa i drugiego późniejszego przyjaciela i towarzysza wypraw Wojtka Moskala i tam na Spitsbergenie w takim małym drewnianym domku omówiliśmy, co byśmy chcieli w życiu zrobić i Wojtek, tak jak ja, chciał dojść na biegun północny i południowy i wydawało nam się, że zrealizowanie tego marzenia będzie trwało całe życie, że może jak będziemy mieli 60 lat, to dojdziemy na te bieguny, ale wszystko stało się dużo szybciej. W 1993 roku jako pierwsi Polacy przeżyliśmy lądolód Grenlandii, 660 km, a w 1995 roku podjęliśmy próbę zdobycia bieguna północnego. Żeby się do tej próby przygotować, musieliśmy zrobić różne rzeczy z takimi projektami, z takimi wyprawami, ale też w ogóle z życiem. Jest często tak jak z górą lodową. Najważniejsze jest to, co jest niewidoczne dla oczu. I też jakby właśnie to, co jest niewidoczne dla oczu, przygotowania, praca z ciałem, z umysłem, ze sprzętem, z motywacją, to wszystko zadecydowało o tym, że to, co jest widoczne, czyli sama wyprawa, doszła do celu. I żeby się do tej wyprawy przygotować, ciągałem między innymi za sobą cztery opony w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Kiedy spotykałem ludzi, mówiłem, że mój samochód jest niedaleko stąd, bo to jest oczywiście dziwny widok, żeby normalny, zdrowy na umyśle człowiek ciągnął ze sobą cztery opony, ale to był też jedyny sposób, żeby przygotować ciało i umysł do ciągnięcia sanek, które ważyły 130 kg. Przez pierwszy miesiąc na tej wyprawie na biegun północny temperatura nie była wyższa albo niższa niż minus 60 stopni Celsjusza, także kiedy potem wzrosła do minus 30, wydawało nam się, że jesteśmy na plaży i możemy chodzić w bieliźnie, chociaż różnica między minus 60 i minus 30 jest dokładnie taka sama jak między 0 a plus 30. Ale na tej plaży w cudzysłowie były też inne istoty, takie jak na przykład jak białe niedźwiedzie, które atakują na tej szerokości bez ostrzeżenia. A po drodze na biegun było też, tak jak w życiu, wiele szczelin, wiele przeszkód do pokonania. Ale po 72 dniach udało nam się jako pierwszym Polakom i jednym z pierwszych ludzi na świecie dojść na północny biegun ziemi. Z bieguna północnego można iść tylko na południe, a najdalej, gdzie można dojść na świecie, to jest właśnie biegun południowy. I tym razem wybrałem się tam samotnie i wydawało mi się, że samotność będzie największą przeszkodą na tej drodze. Do pokonania miałem 1400 km samotnie w porównaniu do 770 km
na biegunie północnym, ale okazało się, że tak naprawdę nigdy nie czułem się samotnie, ponieważ miałem przed sobą cel, do którego dążyłem, marzenie, które chciałem spełnić. I myślę, że często ludzie są dużo bardziej samotni w dużych miastach, takich jak Warszawa, Tokio czy Nowy Jork, kiedy żyją bez celu, kiedy nie mają łączności ze światem, kiedy nie mają łączności z innymi ludźmi, kiedy wydaje mi się, że ich życie nikogo nie obchodzi. Także myślę, że samotność w dużych miastach jest dużo gorszą samotnością, samotność wśród ludzi niż samotność na Antarktydzie. I po 53 dniach udało mi się jako pierwszemu człowiekowi na świecie dojść na obydwa bieguny w ciągu jednego roku i ta idea, która powstała w mojej głowie parę lat wcześniej, została zrealizowana nie w wieku 60 czy 70 lat, ale w wieku 31 i szedłem dalej i szukałem następnych biegunów i następnym biegunem była dla mnie pustynia Gibsona w Australii, gdzie było nie minus 60, ale plus 50 stopni Celsjusza. Na takiej pustyni jest wiele przeszkód, wiele niebezpieczeństw, takich jak węże, skorpiony, ale najgorszym niebezpieczeństwem jest strach. Strach, który mamy, to co mamy w głowie, lęk przed nieznanym, strach przed zrobieniem pierwszego kroku. I strach jest dobrym uczuciem w sumie. Jakby warto się bać, ponieważ wtedy jesteśmy zmuszeni do racjonalnego myślenia, do tego, żeby uważać. Ważne w tym wszystkim jest tylko to, żebyśmy to my potrafili zarządzać strachem, a nie strach nami. Dzięki temu, że potrafiliśmy tym strachem zarządzać, jak trzej muszkieterowie przeszliśmy w pustynię Gibsona jako pierwsi ludzie na świecie. Wydawałoby się, że w takich wyprawach najważniejsze są nogi, że to ciało, mięśnie decyduje o sukcesie, ale tak naprawdę najważniejsza jest głowa. To głowa dochodzi na bieguny, przechodzi pustynię, przepływa oceany, a nie nogi, nie same ciało. I dlatego też często właśnie kobiety, które wydawałoby się, że są słabsze fizycznie niż ci twardzi faceci, są bardziej odporne psychicznie i często dają sobie w ekstremalnych sytuacjach dużo lepiej radę niż właśnie niż silni mężczyźni. A przykładem na to, jak ważna jest motywacja, ważne są idee, jak ważna jest chęć przekroczenia barier, pokonania samego siebie, jest wyprawa z Jaśkiem Melą. Jasiek, kiedy miał 13 lat, uległ wypadkowi, został porażony prądem o napięciu 15 tysięcy volt i w tym wypadku stracił rękę i nogę. I wydawało się też, że stracił nadzieję na normalne życie. I dlatego z przyjaciółmi zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc i wymyśliliśmy najpierw, żeby wejść na Mont Blanc, żeby przejść Grenlandię, a potem w myślach zawędrowaliśmy na biegun północny i postanowiliśmy tam dojść naprawdę. Dla mnie też inspiracją do tej wyprawy była wyprawa z moją córką, kiedy razem przybyliśmy Polskę wzdłuż Wisły i myślę, że dzieci często jakby intuicją sięgają dalej niż my dorośli, ponieważ są bliżej źródła. Jakby nie sama wiedza się w życiu liczy, ale właśnie jakby otwarte serce i intuicja. I dzięki temu można sięgnąć daleko i robić rzeczy, które wydają się niemożliwe do zrealizowania. Metodą, którą jakby wymyśliłem na potrzeby tej wyprawy, tego projektu i dzięki której nam się udało ten projekt zrealizować, była metoda biegun. Ta metoda składa się z 10 kroków. Pierwszym krokiem jest odkrycie swojego bieguna, ostatnim jest poznanie samego siebie. I jakby w tym życiu zataczamy często takie koła, ale czasami zdarza się też tak, że to koło jakby nie jest w tym samym miejscu, że poznając samego siebie możemy odkrywać następne bieguny. I tak było też w przypadku wyprawy z Jaśkiem Melą. Trenowaliśmy właśnie z oponami, był cały zespół ekspertów, który też nas wspierał w tym projekcie. I kiedy już znaleźliśmy się na lodzie, okazało się, że życie nas przerasta i gdyby nie te wszystkie treningi, gdyby nie pokora wobec natury, nigdy nie udałoby się na ten biegun dojść. Czasami ludzie się pytają, czy warto iść na biegun. Podczas tej wyprawy udało nam się zebrać ponad 700 tysięcy, udało nam się kupić protezy dla ponad 70 osób. I myślę, że jeżeli można pomóc jednej osobie, to warto się zastanowić, czy nie pójść na biegun, a jeśli można pomóc 70 osobom, to może nie warto się zastanawiać, tylko trzeba iść. Po zdobyciu bieguna północnego postanowiliśmy postawić kropkę na D i w tym samym roku dojść na biegun południowy. Trenowaliśmy między innymi
wypływając na Morze Bałtyckie, ucząc się zaufania do siebie, tego, że jesteśmy zespołem, że możemy liczyć na siebie i też jakby współdziałania z naturą, z tym niczym nieograniczonym horyzontem, który czekał na nas na Antarktydzie. 31 grudnia 2004 roku Jasiek Mela stanął na południowym biegunie Ziemi. Został najmłodszym człowiekiem na świecie, który zdobył obydwa bieguny, który nie tylko pokonał ograniczenia własnego ciała i umysłu, ale też otworzył szeroko drzwi i dał nadzieję ludziom na całym świecie. Nie tylko ludziom, którzy byli niepełnosprawni, ale właśnie tym, którzy tą nadzieję stracili. I na koniec krótki film o tym, jak zdobywaliśmy bieguny z Jaśkiem w pigułce. Ja już nic nie będę mówił. Myślę, że wystarczająco mocno będą mówić obrazy. Także tak można powiedzieć, w dużym skrócie wyglądała moja podróż przez życie i tak w dużym skrócie niemożliwe stawało się możliwe. Chociaż tak naprawdę myślę, że w moim życiu było dużo więcej porażek niż sukcesów i dużo więcej upadków niż właśnie zdobywania biegunów i odnoszenia i też osiągania celu. Ale myślę, że czasami jest lepiej odnieść taką mądrą porażkę, z której człowiek może wyciągnąć jakieś wnioski, z której może się nauczyć czegoś o życiu i dowiedzieć się czegoś o sobie, niż głupi sukces, który jest pusty, przychodzi łatwo i który powoduje, że wierzymy, że jesteśmy supermenami, możemy wszystko. Także gdyby nie te wszystkie porażki, które były dobrymi nauczycielkami życia, nigdy nie udałoby mi się dojść na żaden biegun. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę Wam wytrwałości i odwagi w drodze na własne bieguny, niekoniecznie tego graficzne, ale te, które są w Waszych sercach i umysłach. Dziękuję bardzo.